Pokój dobro. Witam Was wszystkich na 98. spotkaniu z cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Parakoto. Dzisiaj mamy 24 lipca 2022 roku i znajdujemy się w Dobrej koło Szczecina w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Świata. W tej to parafii dzisiaj odbywa się uroczyste przekazanie relikwii pierwszego stopnia pierwszych polskich misjonarzy męczenników, błogosławionego Michała Tomaszka i błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Bogu niech będą dzięki. Dzisiaj relikwie pierwszego stopnia naszych ojców, pierwszych męczenników franciszkańskich, ojca Zbyszka, ojca Michała, są w naszej parafii. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu i też naszym tutaj gościom, ojcu profesorowi Zdzisławowi i też bratu Janowi za to, że jesteście i za to, że podarowaliście nam tak wielki dar, dar naszych błogosławionych męczenników. Kochani, pobłogosławię Was na początku, a na koniec tej Eucharystii będzie też możliwość podejścia do relikwii naszych błogosławionych, też dotknięcia ich. A myślę, że to słowo, które dzisiaj też słyszymy, pomału nam przybliża te postaci i też w jaki sposób możemy już dzisiaj prosić o ich stawiennictwo.
I to już wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne. Zapraszam do obejrzenia stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdziecie na końcu tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału Michał Zbigniew. Dzięki temu będziecie na bieżąco otrzymywać informacje o wszelkich nowych pojawiających się na tym kanale materiałów. Zapraszam również do ściągnięcia aplikacji mobilnej Męczennicy Sparekoto. W tej chwili pojawia się na ekranie kod, dzięki któremu możecie bezpośrednio ściągnąć tą aplikację na swoje urządzenia mobilne. Dzięki tej aplikacji będziecie mogli napisać swoje świadectwo, prośbę, podziękowanie, jak również poczytać o wszelkich nowych rzeczach związanych z męczennikami. Niech bracia męczennicy wszystkim Wam błogosławią i wypraszają wszelkie łaski potrzebne każdemu, każdego dnia. Pokój i dobro! Na wieki są, oni tutaj są.